Witam wszystkich. Nowości na kanale Hetman Software. W dzisiejszym odcinku e-papieros, pomocnik hakera, okulary, które zastępują laptopa, nowy 144-rzędowy procesor firmy Nvidia, soczewki kontaktowe z funkcją Zoom, a także kolejne łamanie do systemu Microsoftu. E-papieros jako sposób na łamanie do komputera. Urządzenie, które łagodzi skutki palenia, nie jest tak naprawdę bezpieczne. Nawet sobie nie wyobrażacie, ale pozornie niegroźny e-papieros jest wykorzystywany przez hakerów do łamania się do komputerów. Większość e-papierosów jest zasilana przez baterię litowo-jonową, którą można podłączyć bezpośrednio do portu USB komputera w celu naładowania. Zalet tego typu zasilacza jest kilka. Na przykład brak konieczności noszenia ze sobą oddzielnego zasilacza lub możliwość korzystania z ładowarki z innych urządzeń. Jeśli w papierosie zostanie umieszczony specjalny układ schalony, można przekonać komputer, że jest to klawiatura, a on znacznie wykonać wszystkie polecenia wysyłane przez urządzenia. Istnieje jeszcze jeden wektor ataku polegający na interakcji między papierosem a ruchem sieciowym. Wiele użytkowników doświadczyło już tego ataku i zamieściło filmy na YouTube. Mit czy rzeczywistość, to już decydować Wam, ale w każdym razie nie lekceważcie zasad bezpieczeństwa, zainstalujcie na swoich komputerach nowoczesne oprogramowanie antywirusowe, korzystajcie z waporyzatorów elektronicznych tylko po uprzednim przeczytaniu instrukcji obsługi, a co najważniejsze, nie zapomniajcie o terminowej wymianie materiałów eksploatacyjnych. A także chrońcie siebie, ładując swój wejp przez sieć wysokiego napięcia. W końcu jeden haker może wyrządzić wiele szkód. Okulary, które wkrótce zastąpią laptopa. Jak twierdzą twórcy Nimo Planet, ich misją było umieszczenie w kieszeni wydajnego komputera wieloekranowego, który uwiatłoby pracę z dowolnego miejsca. Dzięki takiemu rozwojowi zwykle komputery wkrótce przejdą do historii. Nimo to mini komputer, który zakłada się na głowę i daje 6 wirtualnych ekranów, na których można pracować, gdy jest się z dala od biurka. Nimo wygląda lepiej niż większość inteligentnych okularów. Urządzenie działa na autorskim systemie operacyjnym Nimo opartym na Androidzie i zintegrowanym procesorze Qualcomm Snapdragon XR1. Bezprzewodowa klawiatura i mysz wykorzystujące technologię Bluetooth będą podstawowym mechanizmem wprowadzenia danych w Nimo. Urządzenie nie ma obsługi sieci 5G i LTE. Nie stanowi to jednak problemu, ponieważ istnieje możliwość podłączenia urządzenia do sieci Wi-Fi. Waga urządzenia wynosi 120 gramów. Jeśli chodzi o wyświetlacze 720p, mogą one wyglądać na małe, ale to, co widać po ich łączeniu, to wirtualny odpowiednik ekranu o przekrętej od 45 do 50 cali. Cały system będzie działał przez około 2,5 godziny bez ładowania, ale twórcy obiecują poprawić czas pracy na baterii. Na razie urządzenie nie jest przeznaczone do uruchamiania programów o wysokiej wydajności, ale będzie dawało możliwość pracy w programach do przetwarzania tekstu, takich jak Microsoft Word i inne odpowiedniki. Do okularów będzie dołączony etui, które może służyć jako stacja ładująca z budowanym akumulatorem, bardzo podobna do etui na słuchawki bezprzewodowe. Nvidia przedstawia 144-rzędniowy procesor o podorze mocy 500 V. Firma Nvidia zaprezentowała architekturę Hopper i akcelerator H100 oparty na procesorze graficznym GH100. Firma ujawniła również szczegóły dotyczące produktu, który został wstępnie zapowiedziany rok temu. Chodzi o procesor Grace. Po pierwsze, na tym samym zdjęciu sprzed roku widać było płytkę z procesorem Grace po lewej stronie z układem graficznym
GH100 po prawej. Nie trzeba dodawać, że rok temu Nvidia nie miała nic do powiedzenia na temat części graficznej. Czym jest Grace? Nvidia nie wyjaśnia zbyt wiele, ale zwraca uwagę na tzw. superukład procesoru Grace. To po prostu dwa identyczne procesory połączone ze sobą za pomocą nowej generacji szyny NVLink C2C o przepustowości 900 GB w sekundę. W przypadku tego pakietu Nvidia mówi o 144 rzeniach CPU w maksymalnej konfiguracji, co oznacza, że pojedynczy procesor oferuje 72 rzenie. Warto również zwrócić uwagę na kontroler pamięci LPDDR5X o przepustowości 1 TB na sekundę i 396 MB pamięci cache, a architektura procesora to ARMv9. Jednak nawet procesor Grace Superchip nie jest ukorzenionym twórczości Nvidia w tym segmencie. Podczas prezentacji szef firmy pokazał możliwe konfiguracje, a najbardziej imponującą z nich zawiera jeden procesor Grace i dwa układy GPU Hopper. Ile taki zestaw zużywa energii, można się tylko domyśleć, ale procesor Grace Superchip wraz z pamięcią wymaga 500 V. Podsumowując, o ile nie mówimy o konfiguracji jednopłytowej, Nvidia dopuszcza kombinację procesoru Grace Superchip i 8 procesorów graficznych Hopper. Grace CPU Superchip koncentruje się na centrach danych dla sztucznej inteligencji i infrastrukturę obliczeń o wysokiej wydajności. Firma zapowiada, że rozwiązania oparte na procesorze Grace CPU Superchip będą dostępne w pierwszej połowie przyszłego roku. Soczewki kontaktowe z funkcją powiększenia. Wiadomość ta może ucieszyć wszystkich użytkowników soczewek kontaktowych. Zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, USA stworzył parę miękkich soczewek kontaktowych, które mogą powiększyć i pomniejszyć obraz dzięki śledzeniu ruchu gałek ocznych. Dwukrotne mgnięcie w krótkim odstępie czasu pozwala lepiej dostrzec obiekt. Nie jest to jednak takie proste. Technologia ta wymaga dalszego rozwoju, ponieważ obecnie z funkcji zoomu można korzystać tylko za pomocą specjalnego sprzętu zakładanego na głowę. Z jednej strony takie soczewki są niezastąpione, gdy trzeba zobaczyć numer rejestracyjny, gdy podjeżdża autobus lub gdy trzeba dostrzec znak drogowy. Jeśli jednak prowadząc samochód przypadkowo mgnięcie dwa razy, możecie znaleźć się w niebezpiecznej sytuacji. Aby projektować inteligentnie miękkie soczewki kontaktowe, badacze zmierzyły sygnały generowane przez określone ruchy gałek ocznych, takie jak patrzenie w lewo lub w prawo. Miękka soczewka kontaktowa reaguje na impulsy elektryczne podczas ruchu gałki ocznej. Oznacza to, że soczewka kontaktowa wie, że użytkownik patrzy w lewo lub w prawo i może wykonywać funkcję w oparciu o ten ruch. Jednak pomimo faktu, że w najbardziej przyszłości mało prawdopodobne jest udoskonalenie soczewek, odkrycie naukowców otwiera drzwi do nowych możliwości i rozwoju zaawansowanych technologii. Sama soczewka jest wykonywana z roztworu soli fizjologicznej, która jest zamknięta w dwóch elektroaktywnych błonach polimerowych i sterowana za pomocą 5 elektrod umieszczonych wokół oka. Pod wpływem prądu elektronicznego soczewki zmieniają swoją strukturę, umożliwiając użytkownikowi powiększenie i pomiększenie obrazu poprzez zwykłe mganie. A ponieważ soczewki są wykonywane z wielowarstwowych folii polimerowych, względna zmiana ogniskowej może wynosić nawet 32%, dzięki czemu funkcja zooma robi wrażenie. Inteligentne soczewki nie zostały jednak wyprodukowane jako produkt komercyjny, a ich celem jest pokazanie, że istnienie takiej technologii w przyszłości jest możliwe i będzie można ją stosować w prawdziwym życiu. Microsoft
Microsoft potwierdza łamanie do wewnętrznych systemów i kradzież kodu źródłowego przez hakerów. Grupa hakerów Lapsus narobiła w ostatnich tygodniach sporo szumu, łamając się do wewnętrznych systemów firm Nvidia, Samsung, Vodafone i innych. Teraz Microsoft dołączył do grona ofiar hakerów, potwierdzając, że jedno konto zostało naruszone i że skradzono fragmenty kodu źródłowego niektórych produktów firmy. Microsoft poinformował o oświadczeniu, że firma od kilku tygodni monitorowała działanie Lapsus, dzięki czemu dowiedziała się więcej szczegółów na temat metod stosowanych przez hakerów w celu skompromitowania systemu swoich ofiar. Według Microsoft Threat Intelligence Centrum głównym celem hakerów jest uzyskiwanie uprzywilejowanego dostępu do wewnętrznych systemów informatycznych ofiar w celu kradzieży danych do późniejszego wyłudzenia. Nie jest to pierwszy przypadek potwierdzenia przez Microsoft kradzieży kodu źródłowego. Wcześniej hakerom udało się to zrobić w ramach zmasowej kampanii po ataku na oprogramowanie SolarWinds. Hakerzy z firmy Lapsus twierdzą, że dostali w swoje ręce około 45% kodu źródłowego wyszukiwarki Bing i asystenta głosowego Coranta, a także około 90% kodu usługi Bing Maps. To na razie wszystko. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym wydaniu IT News. Jeśli chcecie odzyskać usunięte dane, wyświetlić lub przywrócić wyczyszczoną historię przeglądarki internetowej, Hetman Software pomoże Wam w tym. Kliknijcie na link zapisu, pobierzcie i zainstalujcie potrzebny program, bezpłatnie uruchomcie analizę dysku. Programy te wyświetlają dane dostępne do odzyskiwania i można je przeglądać oraz zwracać. Na naszym kanale i na naszym blogu znajdziecie rozwiązanie każdego problemu, począwszy od instalacji systemu, jego konfiguracji i korekty pojawiających się problemów i błędów, a skończywszy na optymizacji urządzeń mobilnych. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Wasze pytania w komentarzach do klipów lub artykułów. Podczas gdy oglądasz ten film, cywile na Ukrainie umierają w wyniku ataków i bombardowań prowadzonych przez Federację Rosyjską. Obłąkany reżim Putina zaatakował pokojowe państwo w sercu Europy. Pomóżcie ukraińskiej armii, wpłaćcie datek do Fundacji Wróć Żywy. Kliknijcie na kod QR lub link w opisie filmu i przekażcie dowolną kwotę, która z pewnością wzmocni ukraiński ruch oporu i pomoże przeciwstawić się przestępczej rosyjskiej agresji.